W 2013 roku na Animal Planet wyemitował film dokumentalny o nazwie Syreny, który był nowym dowodem na istnienie syren. Był kontynuacją poprzedniego filmu dokumentalnego o nazwie Syreny Znalezione Ciało, a serial miał rekordową liczbę ponad 3,5 miliona widzów. Chociaż później okazało się, że to jedna wielka mistyfikacja, to film zainteresował widzów i obudził w nich wiarę na to, że syreny mogłyby istnieć. Rzućmy okiem na te filmy i oddzielmy fakty od mitów. Lecz zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama puffy.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczać serduszkiem. Zapraszam do oglądania. Więc czy istnieje możliwość, że syreny istnieją, a może ukrywają się przed nami w głębinach oceanów i mórz? Te mityczne stworzenia zwykle opisywane są jako pół pięknej kobiety i pół ryby. Żyją one gdzieś na Atlantyku lub Pacyfiku. Choć większość syren opisywana jest jako piękne istoty, to w niektórych kulturach mówiono, że były one potworne i brzydkie. Często pokazywano ich siedzących na skale i podziwiających się w lusterku, próbując zwabić młodych mężczyzn. Jednak w innych artykułach jest napisane, że unikały one ludzi i za wszelką cenę się chowały. Prawdopodobnie do dzisiaj one kryją się w głębinach oceanów w nadziei, że nikt nigdy ich nie znajdzie. Przez stulecia syreny występowały w kulturach w różnych formach. Zwykle ukazywane były jako pechowe i psotne. Często powodowały złe wydarzenia, takie jak powodzi, burze i utonięcia. Szczególnie tak się działo, kiedy traktowano je nieuprzejmie. Choć w niektórych tradycjach uważane są one za ukochane stworzenia, które przynoszą dobro, wolność i szczęście. W 1863 roku Hans Andersen napisał znaną bajkę Mała Syrenka. Jest to historia, która zainspirowała książki, komiksy i również filmy Disneya. To porywająca opowieść o małej syrence, która walczy ze złem, a później żyje długo i szczęśliwie jako człowiek. Od tego czasu syreny były uważane za dobre i spokojne. Jednak kiedy cofniemy się w czasie, znajdziemy inne zapisy o syrenach. Przeważnie bardzo się od siebie różni. Najczęściej opisywaną syreną była tak zwana bogini Tardis, która oznaczała płodność i dobre samopoczucie. Zwykle przedstawiano ją jako rybę o ludzkiej głowie. Również w Pliniuszu X. Książka napisana po łacinie przez rzymskiego autora Pliniusza, w której opowiada o syrenach i opisuje je jako postać z długimi, pięknymi włosami. Były one uważane za zło, którym ulegają mężczyźni. W Holandii w 1430 roku miasto Eden zostało zniszczone przez sztorm. Niektóre dziewczyny musiały zostać w łodzi dla bezpieczeństwa, gdy nagle znalazły syrenę brodzącą w płytkich, błotnistych wodach. Uratowały ją i zabrały do domu. Nie potrafiły jednak jej ubrać ani się z nią w jakikolwiek sposób porozumieć. Odkrywcy opisywali inne, bardziej znane spotkania z syrenami. Jednym z takich osób był Kolumb, który napisał w swym dzienniku: kiedy płynąłem, widziałem 3 syreny. Widziałem je bardzo wyraźnie. John Smith również stwierdził, że zobaczył syrenę w 1614 roku. Miała długie, zielone włosy, które nadawały jej oryginalny charakter. Ale stuletnich lub tysiącletnich spotkań nie można uznać jako rzetelny dowód na istnienie syren. Więc czy były jakieś niedawne, najbardziej wiarygodne spotkania i dowody w ciągu kilku ostatnich lat? Były ich setki, ale my przeanalizujemy tylko kilka z nich. W 2009 roku w izraelskim mieście Kirat Jam, jak twierdzono, syrenę obserwowali zarówno miejscowi, jak i turyści. Twierdzono, że wychodzi ona w nocy i przypisywali jej bycie częściowo młodą kobietą, a częściowo rybą. Stała się znana pod imieniem Ignamu i stała się tak popularna, że lokalna rada zaoferowała znaczną nagrodę dla każdego, kto mógłby udowodnić jej istnienie. Do tej pory nikt nie zgłosił się po nagrodę. Ekipa budowlana pracująca w Zimbabwe zgłosili, że utknęła tam syrena. Uznano ją za zły omen i pracownicy nie chcieli dokończyć budowy. Cała sytuacja była gwałtowna i żeby uspokoić ekipę budowlaną, przeprowadzono na nich rzekome rytuały, by o wszystkim zapomnieli i by ich zachęcić do dalszej pracy. O dziwo to się wszystko udało, a zaporę budować dokończono. Kolejne dobrze udokumentowane spotkanie z syreną było troszeczkę później, a mianowicie w 1943 roku podczas II wojny światowej. Było to zanim japońscy żołnierze utworzyli zespół nadzorujący na wyspie w Indonezji. Kiedy kilku członków zespołu zgłosiło, że widziało małą, humanoidalną postać w wodzie z kolcami na plecach i głowie. Postać syreny często widywano na lagunie, a mieszkańcy sądzą, że niedaleko brzegów wyspy istnieje syrena, która jest nazwana Ironi. Pewnego wieczoru sierżant zespołu Panatara został wezwany przez szefa publicznej wioski. Powiedziano mu, że syrena nie żyje. Została znaleziona na plaży. Mężczyzna zobaczył ją w domu wodza. Ciało stworzenia rozłożono na podłodze. Opisuje się ją jako małą postać z czerwono-brązowymi włosami i humanoidalną twarzą ryby oraz ustami pełnych ostrych zębów.
Po powrocie do Japonii mężczyzna postanawia spotkać się z mitologiem, aby ten wyjaśnił mu całe to zjawisko. Jednak nikt nie traktował go poważnie, ponieważ nie miał dowodów fotograficznych. No więc czy według nauki syreny mogą istnieć? Na istnienie tych stworzeń nie ma naukowych dowodów i sądzi się, że można je pomylić z tak zwanymi krowami morskimi. Z daleka mają one podobną twarz do człowieka. Tym bardziej, jeśli znacznie się przegląda na ciebie w ciemności. Jednak ciekawy jest fakt, że od stuleci mówiono i pisano o syrenach. Więc może one faktycznie żyły, tylko wyginęły. W sumie kto wie, może kiedyś naukowcy nam powiedzą coś więcej. Dzięki za oglądanie i jak zawsze do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!